Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Waligura, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz dr Andrzej Ochman, kanclerz kurii diecezjalnej w Opolu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, właściwie dwa tygodnie temu już weszły w życie, czy weszła w życie większość tegorocznych dekretów biskupa opolskiego, w sprawach personalnych dotyczących księży, zarówno przenosin z jednej parafii na drugą. Powierzenia instytucji czy urzędów w diecezji, a także dotyczyła księży przechodzących na emeryturę. Pojawia się zawsze pytanie, zwłaszcza wśród wiernych, którzy muszą pożegnać swojego proboszcza albo wikariusza, dlaczego nam zabieracie tak dobrego księdza? Po co więc, proszę księdza, są te przenosiny księży? Rzeczywiście, dekrety weszły już w życie. To bardzo miło, że, że ksiądz dyrektor mówi, że dlaczego zabieracie nam tak dobrego księdza, że, że jest dobra opinia o tych, którzy, którzy odchodzą z parafii, którzy zmieniają swoją placówkę duszpasterską. Powodów jest na pewno kilka. Jeżeli idzie o wikariuszy, tutaj sprawa jest znacznie prostsza dlatego, że wikariusz przygotowuje się do bycia proboszczem. Więc do objęcia samodzielnego stanowiska, bądź to na dużej parafii, bądź to na mniejszej parafii. Dlatego też wikariusze podczas swojego wikariatu, który w naszej diecezji, możemy powiedzieć, średnio trwa około 12 lat, poznał kilka parafii. I parafię mniejszą, i parafię większą. Nauczył się współpracować z różnymi ludźmi, z różnymi środowiskami, z różnymi też duszpasterzami z różnym podejściem do, do Kościoła, do wiary, ażeby nabrał po prostu pewnego doświadczenia, a, ażeby móc później sam przewodzić parafii jako wspólnocie wiernych. No to mówi ksiądz o wikariuszach i mówi, że to prostsza sprawa. Rozumiem w takim razie, że z proboszczami tak łatwo już nie jest. Z, z proboszczami z prawa jest może nie jakoś tam szczególnie trudne, ale inaczej wygląda to też w, w prawie kościelnym, w prawie, w prawie kanonicznym. Proboszcz cieszy się pewną stabilnością. I przenosiny proboszcza odbywają się zasadniczo z dwóch względów. Albo sam proboszcz. Prosi o taką zmianę biskupa. Zdarzają się to czasami takie sytuacje, gdzie proboszcz jest już jakiś dłuższy czas na parafii i jest już w takim, może nie starszym wieku, ale już takim dojrzałym wieku i zastanawia się nad tym, czy nie objąć jeszcze innej parafii bo jest to wówczas taki dobry moment na e, pewnie ostatnią zmianę przed przejściem w stan spoczynku z, z, na emeryturę, e, albo też e, czasami, a nawet zasadniczo częściej, sam biskup prosi konkretnego proboszcza e, o takową zmianę, dlatego że widzi go w innym miejscu, bo jest konkretna potrzeba e, duszpasterska, konkretne zadanie przed wspólnotą parafialną, gdzie biskup widzi, że konkretny duszpasterz poradzi sobie po prostu lepiej. I te zmiany, jeszcze jest trzeci powód, właśnie są emerytury, o których wspomniałem. Jeżeli ksiądz odchodzi na emeryturę, to oczywistą rzeczą jest, że musi być mianowany nowy duszpasterz. A to pociąga znowu za sobą konsekwencje, jak trochę taki, taki efekt domina. Jak ruszy się jedno miejsce w tej siatce personalnej, to trzeba ruszyć inne miejsce, i to tak krok po kroku powoduje, że trzeba tą siatkę w tych okolicach właśnie maja, czerwca zacząć układać na nowo. Rozumiem w takim razie, że to nie jest tak, że. W gabinecie księdza biskupa albo w kancelarii kanclerza jest jakaś szklana kula, w której są karteczki z wypisanymi parafiami i Losujemy, kto komu, jaka parafia komu przypadnie, tylko jest to poprzedzone z pewnością i rozmowami, i takim też rozeznaniem potrzeb dusz pasterskich, tego, jaka parafia, jakiego księdza potrzebuje, z jego jakimiś predyspozycjami takimi osobistymi. Nie jest to kwestia przypadku, kto zostaje proboszczem, czy także wikariuszem w jakiejś konkretnej parafii. Z całą pewnością nie jest to decyzja zabiórkowa. Dlatego, że ksiądz biskup spotyka się z duszpasterzami, przede wszystkim z proboszczami, nie z wszystkimi wikariuszami, może w takich sytuacjach, gdzie widzi bardzo konkretnie taką potrzebę, to również z wikariuszami, ale z proboszczami ksiądz biskup zawsze się spotyka, pytając ich też o ich punkt widzenia, czy, czy oni widzą się na konkretnej placówce, bo jest inaczej z wikariuszem, inaczej z proboszczem. Proboszcz musi też dobrze czuć się w prowadzeniu na przykład dużej parafii, bo to, że ksiądz biskup tak rozeznaje, to też rozeznaje w takim kontekście, w kontakcie z konkretnym duszpasterzem, czy, czy podoła obowiązkom właśnie dużej parafii, czy kilku kościołom, czy współpracy z wikariuszami, z większą ilością też osób zaangażowanych w parafię. Więc tutaj ksiądz biskup zawsze rozmawia. Inaczej z wikariuszami, bo wikariusz jest posłany, ażeby poznawać różne środowiska. Więc tutaj rzeczywiście ksiądz biskup posyła w takiej perspektywie lat, żeby wykształcić kolejnego proboszcza. No właśnie, tak z własnego doświadczenia wikariuszowskiego wiem, że. No, kiedy jest określona data dekretu, po prostu przyjeżdża się na parafię, zgłasza się proboszczowi Jestem, oczywiście w dużym uproszczeniu, i, i rozpoczyna się posługę duszpasterską. W przypadku y, y, urzędu proboszcza sprawa wygląda trochę inaczej, bo prawo określa coś, co nazywamy takim wprowadzeniem na urząd proboszcza, gdyby ksiądz Kanclerz był łaskawy trochę przybliżyć ten termin. Tak zasadniczo proboszcz proboszczem zostaje z momentem objęcia urzędu i jest na to w naszej diecezji z reguły 30 dni. To blisko wyznacza termin, do którego powinien ten urząd być objęty i w, zgodnie z tradycją naszej diecezji, w imieniu biskupa na urząd wprowadza dziekan konkretnego dekanatu. Może to być każdy dowolny ksiądz, może to uczynić sam, sam biskup albo inny delegat księdza biskupa, ale w naszej decyzji jest tradycja, że czyni to dziekan dekanatu podczas uroczystej formy liturgicznej. Jest to albo msza święta, albo nieszpory, albo nabożeństwo, gdzie zgromadzeni są wierni konkretnej parafii, w obecności też prezbiterium dekanatu i temu jej liturgii przewodzi dziekan przed którym e, proboszcz składa wyznanie wiary i przysięgę wierności w wypełnianiu urzędu pełnionego w imieniu Kościoła. Bo to jest bardzo ważne, że to, to nie jest urząd, który sam z siebie proboszcz pełni, ale on pełni go w imieniu Kościoła jako najbliższy współpracownik biskupa. Czyli teoretycznie, gdyby tego terminu 30 dni, jak Ksiądz powiedział, który jest określony przez księdza biskupa w dekrecie, gdyby tek, tego terminu 30 dni e, nowo mianowany proboż nie dotrzymał, to urząd e, traci. W zasadzie go nie traci, bo go nie objął. Dekret traci swoją, swoją ważność i, i taki proboszcz mhm. nie, nie objął po parafii, więc parafia wakuje w, w, w tym momencie. No, wtedy trzeba oczywiście wyjaśnić, co, co się stało. Te powody mogą być różne. Ale... Nie pamiętam, szczerze mówiąc, takiej sytuacji, żeby do takiej doszło. No, oby, oby w takim razie dalej tak było. Proszę, Kienza, kiedy patrzymy na listę opublikowaną także przez nasze radio. Ehm, właśnie z tymi wszystkimi zmianami tegorocznymi, zmianami personalnymi, to przy niektórych nazwiskach księży pojawia się taki piękny łaciński e, dopisek excurendo. E, myślę, że dla części e, z naszych słuchaczy to jest termin dość tajemniczy i nieznany. Co Obawiam ono się, znaczy? że dla większości, z, chyba że e, niektórzy. E, już chyba, że mają proboszcz, <laughs> excurendo. Więc e, c, co to znaczy w takim razie? Ehm. Proboszcz ekskurendo jest to proboszcz, który nie rezyduje jak gdyby na miejscu w parafii. Jest to związane z sytuacją, która jest dopuszczona i przez prawo, że jednego proboszcza można, mówiąc może dość kolokwialnie, obdarzyć więcej niż jedną parafią, i związane z tym, że w naszej diecezji. Od dłuższego już czasu no, zaczyna nam brakować duszpasterzy. pasterzy. No, związane oczywiście też ze zmniejszającą ilością się e, p, powołań, z tym, że duże roczniki odchodzą na emeryturę, też księża e, umierają. I w momencie, kiedy ksiądz biskup ma problem z obsadzeniem urzędu proboszczowskiego, ma takie prawo, ażeby ustanowić proboszcza ekskurando, czyli proboszcz, który zamieszkuje parafię A jednocześnie z proboszczem parafii B. I do tej parafii po prostu dojeżdża. Jedyna różnica jest polega na tym, że po prostu proboszcz nie mieszka na miejscu. a poza tym urząd proboszcza jest spełniony w dokładnie taki sposób, jak w każdej innej parafii. Co sprawia chyba, że ci duszpasterze, pasterze, którzy obejmują probostwa ekskurendo, mają też dodatkową pracę, bo i święta, y, że tak powiem, podwójne i właściwie wszystkie uroczystości y, podwójne, no bo inaczej sprawa wygląda, się jest kościół filialny i można tam dojechać y, i to duszpasterstwo trochę podporządkować kościołowi parafialnemu, ale kiedy to jest parafia ex czyli dwie no, pełnoprawne parafie złączone, powiedzielibyśmy, unią personalną jednego proboszcza, to to duszpasterstwo jest chyba też mocno wymagające. Zdecydowanie tak. Wymaga to nie tylko od samego duszpasterza, ale wymaga to też zaangażowania od samych parafian, bo i ci parafianie, do których proboszcz przyjeżdża, i ci parafianie, gdzie proboszcz rezyduje, tak trochę muszą się tym proboszczem podzielić. Dla proboszcza jest to wymagające, jak ksiądz dyrektor powiedział, bo musi wiele rzeczy robić podwójnie, bo parafia ma do tego po prostu prawo, ale też z drugiej strony wiele rzeczy może być zrobionych poprzez samych wiernych jak mamy takie okresy jak nabożeństwa majowe, nabożeństwa różańcowe, czy Droga Krzyżowa, czy Gorzkie Żale. Nie zawsze musi im przewodzić sam duszpasterz. Może przewodzić jakiś lider parafialny, ktoś z Róży Różańcowej albo z innej wspólnoty parafialnej. Więc tutaj jest też takie duże otwarcie do tego, żeby jeszcze bardziej się w tą wspólnotę zaangażować, nie tylko od strony praktyk pobożnościowych, liturgicznych, ale też o takie zadbanie, o, o, o obejście, o ekonomię, o zorganizowanie pewnych rzeczy. Więc jest to na pewno sytuacja w dużej mierze e, wymagająca e, i też pewnego zmiany, z pewnego sposobu myślenia o parafii, że nie wszystko zależy od proboszcza, nie wszystko musi zrobić e, pro, sam proboszcz. Oczywiście ostatecznie zawsze zależy od proboszcza, ale nie sam proboszcz musi wszystko zrobić, nie, nie musi być za wszystko e, odpowiedzialny, nie musi sam wszystkiego e, dopilnować. E, I takiej, mm, e, takiej z, zmiany Czysto techniczny, bo nieraz trzeba przeorganizować godzinę przeświętej, bo jak mamy prześwięte w niedzielę, to duszpasterz też musi tak je zorganizować, ażeby w jednej i drugiej parafii była msza święta niedzielna, czym święta w tygodniu, a najczęściej te godziny jednak na tych mniejszych wspólnotach one są nieraz te same albo bardzo podobne. Więc tutaj trzeba iść taki nieco kompromis, że coś będzie troszkę wcześniej albo troszkę później. Tak słuchając księdza kanclerza i próbując zebrać to wszystko, o czym rozmawialiśmy, dochodzę, dochodzę trochę do przekonania, że to jednak jest... Bardzo duże wyzwanie i bardzo duża odpowiedzialność poczynając od księdza biskupa, żeby to wszystko poukładać. Przez pewnie też w jakimś sensie księdza kanclerza, bo każdy dekret podpisany jest także przez, przez księdza, ale też ta wielka odpowiedzialność proboszczów, wikariuszy, tych, którzy obejmują urzędy. Odpowiedzialność też tych księży, którzy przychodzą na emeryturę, bo choć nie pełnią już wprost takiej posługi na urzędzie to nie przestają być księżmi przecież i posługiwać, no i wreszcie dla wiernych. Więc myślę, że jest to jakieś też zaproszenie dla nas wszystkich do tego, byśmy się po prostu modlili za siebie wzajemnie, od księdza biskupa poczynając na wiernych kończąc, i by te zmiany, które w tym roku weszły, ale które przez następne lata też pewnie będą się działy, służyły naszemu diecezjalnemu kościołowi. I o tym wszystkim dzisiaj rozmawialiśmy z księdzem Andrzejem Ochmanem, kanclerzem Kurii Decyzjalnej w Opolu. Księże kanclerzu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu również życzę dobrego dnia. Szczęść Boże. Również dziękuję. Szczęść Boże.